Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mam ogromną przyjemność przedstawić Wam dzisiaj książkę, która jest najlepszą książką, jaką przeczytałem w życiu do tej pory. Może dlatego, że nie czytałem książek zbyt wiele w swoim życiu do tej pory, takich nie z przymusu, nie ze szkoły czy nie z uczelni, ale myślę, że na długi czas ta książka zostanie w top 1 albo gdzieś tam w top 3 moich ulubionych książek. Mowa jest o Germinalu Emila Zoli. Tutaj nie widzicie, tu jest napisane. To jest stare wydanie, które mam z biblioteki. W każdym razie książka jest godna polecenia i zaraz Wam powiem dlaczego. Okej, ale jak to się w zasadzie zdarzyło, że zacząłem czytać Germinal? Skąd to do mnie przyszło, podczas gdy, no nie wiem, wcześniej jak widzieliście, czytam książki na temat, nie wiem, historii, wschodu, polityki zagranicznej i tak dalej. Skąd nagle powieść o XIX-wiecznych francuskich górnikach? W sumie to z przypadku, całkowicie. Kiedyś na Facebooku, jak sobie scrollowałem go tam gdzieś w górę, w dół, wyskoczył mi post z jakiejś strony, udostępniona wiadomość, że jakaś młoda chińska górniczka umarła po tym, jak 3 miesiące jadła tylko i wyłącznie ryż i jakieś najtańsze papryczki z bazaru. No i tam było właśnie bardzo dużo komentarzy o takim zbrodniczym systemie, o braku szacunku dla górników, dla pracowników w Chinach, bla 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 i tak dalej. Ktoś skomentował ten filmik, że no ale przecież u nas w Europie takie rzeczy się działy i bardzo dobrze jest to opisane w Germinalu Emila Zoli. Ja tak sobie pomyślałem, no dobra, w sumie czemu nie? Jakby zupełnie randomowa dla mnie sytuacja, ale z chęcią sobie wpiszę to na listę książek do przeczytania, zwłaszcza dlatego, że już byłem zmęczony czytaniem książek historycznych albo jakichś biograficznych, bo to jednak męczy po czasie. To jest ciekawsze na pewno od powieści, ale po czasie już trzeba sobie odetchnąć i przeczytać coś luźnego. Także wziąłem się za Germinal. Książka opowiada, tak jak powiedziałem, o XIX-wiecznych górnikach z północnej Francji, którzy żyją w tragicznych warunkach. To znaczy są wyzyskiwani, dostają tam totalnie malutkie pieniądze, jeszcze są im obcinane te pensje za jakieś niedopatrzenia w pracy, których nie mogą jakby opuścić, bo wtedy by jeszcze mniej zarobili, bo mniej by wykopali, czy o to chodzi. W każdym razie ich sytuacja jest tragiczna. Postaram się Wam nie spoilerować, jakby to będzie tylko zarys ogólny tej sytuacji. Nagle w kopalni zatrudnia się jeden gość, który przychodzi, był wcześniej maszynistą, pracował na kolei i teraz pracuje sobie w kopalni. Gość jest zatruty, powiedzmy, ideologią socjalistyczną, komunistyczną. No i po pewnym czasie, jak on sam obserwuje tą nędzę, w której on sam, jemu samemu też przyszło żyć, postanawia zorganizować tych górników i zrobić strajk. Więc jest opisany cały ten proces dochodzenia do strajku, namawiania górników, sprzedawania im w pewnym sensie tej ideologii albo sprzedawania im takich informacji o tym, że może być lepiej, że oni sami mogą wywalczyć swój dobrobyt, że nie muszą wcale głodować, że ich dzieci mogą być szczęśliwe, nie muszą być skazane na ten sam los, na który są skazani w tym momencie rodzice, dziadkowie czy pradziadkowie jeszcze byli wcześniej. Jest tutaj pokazana cała taka mentalność tych ludzi, którzy żyją od pokoleń w zasadzie w osiedlu robotniczym, chodzą codziennie do kopalni, mają rytuał życia, to też jest bardzo ładnie pokazane i bardzo rzadko sobie mogą pozwolić na jakiekolwiek luksusy. To jest tam pokazane, że raz do roku czy dwa do roku na święta jedzą pieczonego królika, a tak generalnie to jest bida z nędzą, pożyczanie pieniędzy od lokalnych wichrzycieli i niestety słabe dość życie. Jakby do strajku dochodzi, nie powiem Wam, jaki jest dalszy ciąg, bo tutaj nie chcę nic spoilerować. W każdym razie, jakie są wątki poruszone w tej książce? I to jest moim zdaniem ogromna siła Germinalu, że mam tutaj ogrom wątków, które bardzo mocno się łączą. To znaczy są takie płynne przejścia pomiędzy nimi i nie gubisz się. Więc mamy tutaj zarówno wątek miłosny, który w pewnym stopniu się łączy z walką o lepsze prawa, o swoje prawa. Też jest walka klasowa, jest pokazane, jak żyją właściciele kopalni, czyli burżuazja, i jak żyją robotnicy. To, co jedzą, jak się spotykają, jakie mają rozrywki, jak to wygląda. I jest też pokazane, powiedziałbym, napiętnowane życie górników w takiej beznadziei, to znaczy, że oni jak tylko dostają wypłatę, idą sobie tą wypłatę przechlać i później przez miesiąc czy ileś głodują przez to, że sobie pozwolili ten jeden wieczór wydać połowę zarobionej pensji. No i przede wszystkim, co najbardziej uderza, no to jest tutaj taka walka ideowa, to znaczy książka
może być uznana za książkę socjalistyczną, to znaczy taką, która jest, jeśli ktoś z Was jest komunistą bądź szeroko pojętym socjalistą, no to ta książka może Was jeszcze bardziej utwierdzić w swoich przekonaniach, aczkolwiek moim zdaniem jest to mylne przekonanie, bo ono tak funkcjonuje, że właśnie Germinal to jest takie preludium do socjalizmu, takiego idealnego w momencie, kiedy go jeszcze nie było, no bo książka była napisana pod koniec XIX wieku, gdy jeszcze nie było nawet Związku Radzieckiego. Ja się z tym nie zgodzę, to znaczy dla mnie w Germinalu mamy zarówno wątek socjalistyczny, jak i wątek taki komunistyczny powiedzmy, jak i kapitalistyczny i Zola stara się od nich odgrodzić, to znaczy Zola stara się te obydwie ideologie, obydwa sposoby organizacji życia społecznego odgraniczyć i spojrzeć na nie z perspektywy takiego wszechwiedzącego narratora, to znaczy jeśli chodzi a podejście Zoli, ja tutaj wyczuwam lekkie zafascynowanie socjalizmem, międzynarodówką i tak dalej, aczkolwiek krytykuję ten system, to znaczy jest tam bezpośrednio powiedziane, że system, że ci tacy ludzie na górze systemu komunistycznego, to tak naprawdę są tacy sami karierowiczowie jak burżuazja. On też próbuje to w pewnym stopniu usprawiedliwiać, że to jest takie brzemię ciągnące się przez wieki, przez wiele pokoleń, że ci ludzie tak bardzo pragnęli być tam, gdzie są ci wysoko, że jak teraz doszli wysoko, to zapomnieli o solidarności klasowej, no i gdzieś tam się też biją o najwyższe tytuły. Przy czym z drugiej strony jest, myślę, krytyka burżuazji, krytyka kapitalizmu, że ci kapitaliści są bez serca, że wykorzystują tych biednych ludzi, tysiące ludzi tak naprawdę, którzy dla nich są tylko i wyłącznie, jak to teraz mówimy, tabelkami w Excelu. Przy czym no ja tu nie widzę żadnej konkretnej pozycji, więc książka jest zarówno spoko, moim zdaniem, dla ludzi, którzy siebie definiują jako socjalistów i zarówno dla tych, którzy gdzieś tam siebie definiują jako liberałów czy kapitalistów. Także bardzo polecam wszystkim, może w jakiś sposób otworzyć oczy na różne sprawy. Największa zaleta Germinalu. Germinal jest podzielony na części bodajże 7. Zaraz Wam to sprawdzę. Tak, Germinal jest podzielony na 7 części i każda z tych części ma około 6-7 rozdziałów, czasem 8, czasem 5, różnie to wygląda. W każdym razie taka jest struktura tego dzieła. Moje wydanie, które ja czytałem, ma 430 stron i każdy z tych rozdziałów ma około 10 stron. To znaczy zazwyczaj jest to od 8 tam gdzieś do 16, a chyba największy i to jest tylko jeden taki. Większość tych rozdziałów ma od 10 do 12 stron. Czyli jest to idealna książka, jeśli nie macie czasu, jeśli jesteście bardzo zajętymi ludźmi, pracujecie, ale chcecie sobie coś przeczytać przed snem, to wtedy Germinal jest idealny, bo przeczytanie takich 10 stron zajmie Wam, nie wiem, 10 minut, 20 minut i możecie być zadowoleni z siebie, że idziecie dalej w tej książce, którą czytacie i też wątki, które są tutaj poruszone, one są bardzo wciągające. To znaczy, ja się przyłapywałem wiele razy, że nawet na opisach pracy górników, które zazwyczaj powinny być nudne, jak to wiemy ze szkoły, że opisy przyrody są nudne, to tutaj opisy pracy górników potrafią tak wciągać, że jesteś w stanie 4 strony połknąć o tak, bez patrzenia w ogóle na cokolwiek dookoła siebie. Więc to jest ogromny, moim zdaniem największy plus, że ja na przykład czytam tę książkę codziennie po jednym rozdziale, czasami po dwa. Przeczytam ją mniej więcej w miesiąc, bo też mam inne książki na uczelnię do czytania, także nie mam tego czasu aż tyle. Ale te 10 stron Germinala byłem w stanie przeczytać codziennie w miarę konsekutywnie. Także pod tym kątem bardzo polecam. Nie poczujecie, że tę książkę czytacie, że ona Wam gdzieś tam zabiera czas, a przeczytacie ją w miesiąc, maksymalnie w te 43 dni i myślę, że będziecie z siebie zadowoleni, bo też jest to bardzo dobra rozrywka. Podsumowując, Germinal na pewno dał mi pewien pogląd całego gatunku, jakim jest naturalizm, jakim jest realizm. Bardzo się w to wciągnąłem i myślę, że będę ciągnął dalej ten temat. W sensie dalej będę szedł w Emila Zolę, dalej będę szedł w ten okres, gdzieś tam koniec XIX wieku, w te wszystkie powieści, które już są bardziej, opisują życie faktyczne w tamtych czasach, a nie są jakąś idealizacją, no bo daje to bardzo fajnie, otwiera oczy przede wszystkim. Więc książka ode mnie dostaje 10 na 10. To jest na pewno
w tej chwili top 1 powieści ever, jakie przeczytałem w życiu. Jest mega ciekawa, mega wciągająca i przede wszystkim jest też taka skłaniająca do refleksji, bo mamy tutaj pokazane wiele systemów filozoficznych, sposobów życia, ludzie z własnymi historiami, które są tak opisane, że autentycznie jesteś w stanie sobie wyobrazić ich następny krok. Ale nie na takiej zasadzie, że później Zola, jak opisuje to, mówisz, a dobra, wiedziałem, że tak zrobi, tylko jest to wow, faktycznie, kurczę, to jest ten człowiek i on tak powinien się zachować w tej sytuacji, ale to jest wszystko przemyślane. Moim zdaniem arcydzieło, jedna z książek, którą w życiu musicie przeczytać bez dwóch zdań, także polecam się wziąć już za to dzisiaj, zwłaszcza, że prawdopodobnie większość z Was jest na kwarantannie, no to macie czas. Ona jest dostępna, z tego co wiem, na wolnelektury.pl jeszcze, więc możecie tam wejść i czytać sobie Germinal z telefonu bądź z czytnika. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. Jeśli przeczytaliście tę książkę, to napiszcie mi w komentarzach, czy macie podobne wrażenia na jej temat. Jeśli nie, no to jakie? Napiszcie koniecznie, jaki był Wasz odbiór tej książki. No i jeśli macie mi coś do polecenia w tym gatunku, bo jestem kompletnie zielony, to wtedy też możecie mi napisać. Bardzo się będę z tego cieszył. Jeśli Wam się podobała ta recenzja, dajcie łapeczkę w górę. Skomentujcie ten filmik, zasubskrybujcie. No i też odwiedźcie moje inne social media. Jestem też na lubimyczytać.pl. Założyłem sobie tam konto. Podam Wam link na dole do mojego konta, możecie mnie gdzieś tam znaleźć, nie wiem, czy tam się followuje, czy tam się dodaje do znajomych. W każdym razie możecie obserwować, co ja w tym momencie czytam, jakie książki mam przeczytane i jakie opinie wystawiam poszczególnym książkom. Także dzięki serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was, jeszcze raz polecam przeczytać Germinal i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!